Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już pierwsze osoby dołączają. Już nas robi się prawie 50 osób, a jeszcze nie ma 21. Witam Państwa w kolejnym cyklu rozmów, jak COVID-19 zmienił mój świat, co COVID-19 zmienił w moim życiu. Dzisiaj naszym gościem jest Oliwier Nowok. Oliwier Nowok jest uczniem klasy trzeciej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Jest to młody polski sportowiec, sportowiec wybitny, już będący mistrzem Polski w judo, a już mający brązowy medal Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu Fighting, jest wicemistrzem świata w Jiu-Jitsu Fighting, sześciokrotnym medalistą Polski Jiu-Jitsu Fighting, Nevaza Nogi i ma również powołanie do kadry narodowej judo. Ja mam nadzieję, że Oliwier z nami się za chwilę połączy. Już chyba na prośbę o połączenie, więc myślę, że za chwilę będzie to możliwe. Zaraz zobaczymy, jak połączy się z nami. Witamy Cię, Oliwierze. Dzień dobry, panie profesorze, witam wszystkich. Witam, dzień dobry. Oliwier tak do mnie grzecznie mówi, panie profesorze, uzgodniliśmy, że ponieważ Oliwier jeszcze mu kilku miesięcy brakuje do osiemnastki, więc ja będę miał tam przyjemność, żeby do niego per ty mówić. Pewnie za kilka miesięcy już go poproszę o zgodę, żebyśmy przeszli na ty, a on na razie jeszcze będzie do mnie, proszę pana, mówił. Ja natomiast do Oliwiera, jak mówię, korzystam z tych kilku miesięcy, że jeszcze nie masz 18 lat. Oliwierze, ja zacząłem cię już przedstawiać, ale ponieważ dołączają nowe osoby co chwilę, już mamy tych osób ponad 100, a live będzie oprócz tego jeszcze oczywiście zapisane, więc pozwolisz, że ja pokrótce jeszcze raz cię przedstawię, żeby wszyscy usłyszeli. Oliwier jest uczniem klasy trzeciej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie o profilu mundurowym. Jego pasją są sporty walki, między innymi judo, jiu-jitsu we wszystkich odmianach oraz sambo. Za chwilę cię spytam, co to oznacza, żebyś tam pokrótce przynajmniej wytłumaczył. No, piszesz, że twoja pasja być może przełoży się, i tego ci wszyscy bardzo życzymy, na reprezentowanie nas wszystkich, naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich. Tak jak powiedziałem, masz niecałe 18 lat. Już w wieku 6 lat zacząłeś uprawiać pewien sport, czyli treningi wspinaczkowe pod okiem wybitnego himalaisty Jacka Czecha. W wieku 7 lat zacząłeś uprawiać boks, trenując pod okiem Adama Spiechy. Karierę w boksie zakończyłeś w 2018 roku, czyli jak rozumiem, miałeś wtedy 14 lat i już zdobyłeś tytuł mistrza Polski. Mając 8 lat zacząłeś trenować judo. Ten sport trenujesz do dzisiaj, reprezentujesz klub AZS Gliwice, a twoim trenerem jest olimpijczyk Bronisław Wołkowicz. No i twoje osiągnięcia jeszcze raz, zanim ci zadam pierwsze pytania. Te osiągnięcia to Mistrzostwo Polski w judo, brązowy medal Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu Fighting, wicemistrzostwo świata Jiu-Jitsu Fighting, no i z grudnia tego roku, czyli jak rozumiem to miesiąc temu było, Mistrzostwo Polski Jiu-Jitsu, gdzie zdobyłeś łącznie 6 medali, no i powołanie do kadry narodowej judo. No dużo tego jak na osobę, która ma 17 lat, serdecznie ci tego wszystkiego gratulujemy. To chyba rzeczywiście duże sukcesy jak na twój wiek. Czy możemy, Oliwierze, zacząć od tego, żebyś nam wytłumaczył, co znaczą te dziwne skróty przy tych rodzajach jiu-jitsu, fighting, nevaza gi, nevaza nogi? Znaczy, judo to jiu-jitsu się inaczej. Judo się wzięło z jiu-jitsu i po prostu judo, założyciel judo usunął tam techniki kopane. I jiu-jitsu fighting polega na tym, że są trzy, trzeba wygrać w trzech fazach. W pierwszej to są uderzenia, druga to jest rzut i trzecia to jest technika kończąca w parterze. W newazie jest trochę inaczej, bo walka zaczyna się w stójce, jest sprowadzenie do parteru i tam się rozgrywa cała walka. A to jeszcze powiedz nam to sambo, to? Sambo to są rosyjskie sztuki walki założone przez wojskowych, także to też tam czasami bywa na zawodach. Bo jiu-jitsu się wywodzi, o ile pamiętam, z Ameryki Południowej, tak? Tak,
Tak. To jest brazylijskie, czyli trenujesz i na modułę Ameryki Południowej i na modułę rosyjską. Rozumiem, że wszystkie te sztuki walki nie są ci obce. No dobrze, Oliwierze, to zaczynamy. To jest cykl rozmów, jak COVID-19 zmienił mój świat. Należysz do tej grupy już sportowców, którzy właściwie, jak rozumiem, większość swoich osiągnięć najważniejszych osiągała już w czasach COVID-19, prawda? Tak, tak, tak. Powiedz, jak wygląda ten świat sportu w czasach COVID-19? Zacznijmy od tego, czy jesteś zaszczepiony. Jestem, tak, jestem dwoma dawkami zaszczepiony Pfizerem. No i nie możesz być jeszcze trzecią, bo w Polsce jest przepis, że dopiero po 18 roku życia można być dawką uzupełniającą, czyli w twoim wypadku jeszcze musisz do końca roku zaczekać na trzecią dawkę, tak? Tak, jak najbardziej. Chyba, że się jakieś przepisy zmienią, to od razu, jak będę miał chwilę wolnego, to się zapiszę. I to jest bardzo ważna uwaga, bo jak wiesz, pewnie uczestniczysz w zawodach, gdzie przyjeżdżają ludzie ze świata, w wielu krajach już osoby nastolatkowie też biorą trzecią dawkę. A niestety my w Polsce jesteśmy poszkodowani, że ta trzecia dawka na razie jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich, bo byłbyś pewnie lepiej chroniony trzecią dawką, jeżdżąc na zawody sportowe, a pewnie się gdzieś wybierasz. Tak, poczucie własnego bezpieczeństwa, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa rodziny i bliskich jest najważniejsze. Okej. Okay. A powiedz mi, wśród twoich rówieśników, z którymi brałeś udział w zawodach, zdarzają się takie postawy antyszczepionkowe czy niewiary w pandemię? Znaczy, ja tam za bardzo nie ingeruję w rzeczy tamtych ludzi, ponieważ ja się za bardzo też nie znam na tych szczepionkach. Od tego są właśnie tacy ludzie jak pan, jak mój wychowawca, który też bardzo tam namawia do tego. Ale ludzie zazwyczaj się szczepią, mają tam poukładane w głowie i wiedzą, że to jest ochrona przede wszystkim dla siebie. Jak jesteś na zawodach międzynarodowych, jak one dzisiaj w czasach COVID w takich sportach walki wyglądają? Jak wygląda dystansowanie, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i tak dalej? Tak, jak zazwyczaj zawody mam w sobotę, wyjeżdżamy w czwartek. W piątek z rana jest robiony test PCR pierwszy. Przez cały dzień nie można wychodzić z pokoju. Dopiero w sobotę z rana dostajemy test i później, przepraszam, powiedziałem, że w sobotę mamy zawody, w niedzielę, to zrobimy sobie trening, trener robi nam trening i dopiero później mamy wagę, kolację i na kolejny dzień są zawody. Na zawodach są bardzo wysokie kary za nienoszenie maseczek, między innymi tam dwa ostrzeżenia i wylot z sali, dyskwalifikacja i kara 250 euro. I to musi być noszenie maseczek takie prawdziwe, tak? I na nosie? Tak, i... tak na nosie, na buzi. Nie, nie pod brodą, nie? Nie, nie. Okej, okay. Ale jak wychodzisz już na matę, to rozumiem, że ściągasz maseczkę. Można, tak, można zdjąć. Na czyli na też... samą walkę ściągasz, tak? Tak, tylko na maskę, tak, na walki. A te wszystkie inne elementy, no, które nie są ci obce, czyli wręczenie medali, uhonorowanie, to trzeba, już też maseczkę? Trzeba mieć wszędzie, tak, trzeba mieć maseczki. Zazwyczaj organizator tam już daje takie specjalne, tak choćby jako nagroda, że się wygrało, że ma się jakieś miejsce za maseczkę z Europejskiej Federacji. Powiedz mi, czy w sportach, które uprawiasz, czyli judo, jiu-jitsu, czy COVID wpłynął na zawody, czy one są odwoływane, przenoszone, czy to coś zmieniło w twoich treningach, w twoich przygotowaniach do ważnych imprez? Znaczy, począwszy od 2020 roku, ponieważ tutaj pierwszy przypadek był w 2020 roku właśnie, no to jako jeden z najlepszych zawodników swojej kategorii wiekowej, jak i wagowej, nie miałem szansy pojechać na Mistrzostwa Europy, jak i na Mistrzostwa Świata. Gdzie one były? Opowiedz nam. Mistrzostwa Europy były w Rydze, Mistrzostwa Świata miały być we Włoszech najprawdopodobniej. Jestem pewien, nie chciałbym tutaj skłamać. No ale niestety zostało odwołane w tym roku. Znaczy jeszcze w tamtym w sumie odbyły się zawody Mistrzostwa Europy, dwa Puchary Europy. Były właśnie te zasady bardzo... przestrzegane co do maseczek i tak dalej. Trzeba było robić te testy przed wyjazdem na wyjeździe. A no myślę, że to tyle tam co do zawodów, bo trzeba było też, rząd prowadził obostrzenia w niektórym czasie, że ja akurat nie należałem do tego progu, więc musiałem siedzieć w domu cały czas, ponieważ od najprawdopodobniej od 16 roku życia można było wychodzić z domu dopiero. Więc ja sobie musiałem sam jakoś radzić, trenować na siłowni, na strychu, jakąś tam wytrzymałość budować i na własną rękę wszystko robić. Później jak już rząd zaczął luzować obostrzenia, to
rozpoczęły się treningi na otwartym powietrzu z klubu. Było jakieś bieganie, ekspandory, czyli takie gumy do ćwiczeń. Dużo więcej tego. No i później już trzeba było wypełnić zgodę i można było normalnie ćwiczyć na macie i robić to, co trzeba było. Ja rozumiem, że pewnie powielisz ten pogląd, że akurat twoje dyscypliny były szczególnie poszkodowane, prawda? Bo jeżeli ktoś uprawia jakieś sporty, które można trenować na wolnym powietrzu, to pewnie trochę w czasach pandemii było łatwiej, prawda? A w twoim rodzaju sportu to było to bardzo trudne, tak? Było bardzo ciężko, ponieważ jest to sport kontaktowy. Na przykład tak jak w bieganiu, to wszyscy biegają osobno, nie ma żadnego kontaktu, ale w judo i w tej reszcie sportów trzeba było się złapać i walczyć. To także były bardziej zaostrzone te przepisy. Dobrze. Powiedz nam, twoją nadzieją i twoim marzeniem jest reprezentowanie Polski na prawdziwej olimpiadzie. Jakbyś mógł nam przypomnieć, bo to pewnie się cały czas zmienia, ty masz większą i lepszą wiedzę od nas. Które z tych dyscyplin, które uprawiasz, są olimpijskie, które być może będą? Bo to się zmienia, prawda? Z olimpiady na olimpiadę. Tak, zmienia się. Judo jest olimpijskie już od dłuższego czasu. Bardzo długo jest już. Jiu-jitsu nie jest jeszcze wprowadzone niestety. No i sambo dopiero wprowadzają. Myślę, że w Paryżu już będzie pierwszy taki pokaz. Dlatego najbardziej się skupiam na judo jak na razie. A czyli to sambo też ma szansę na dyscyplinę olimpijską, tak? Tak, w Paryżu będzie już pierwsze takie zawody rozgrywane. Rozumiem, czyli w takim razie wszystkie trzy obstawiasz, ale judo jest najpewniejsze, bo judo pewnie będzie zawsze dyscypliną olimpijską, bo ma olbrzymie tradycje i również polskie tradycje są, tak? Bardzo duże. Tak, i pokładam bardzo duże nadzieje, że mi się uda. Może nie jeszcze Paryż, ale Los Angeles. Zobaczymy. Super. Trzymamy w takim razie kciuki. A chciałem z tobą porozmawiać, uprzedzałem cię, że spytam cię o twoją opinię na ten temat, no bo świat sportu w czasach COVID-19, zwłaszcza ostatnio, żyje słynnym tenisistą, Nowakiem Dżokowiczem, który jest na pewno wybitnym tenisistą, być może jednym z największych dzisiaj żyjących, no ale niestety, mówię to niestety z punktu widzenia człowieka nauki i lekarza, jest antyszczepionkowcem. A przyleciał sobie do Australii. Jak wiemy, przyleciał dlatego, że organizatorzy Australian Open obiecali mu, że będzie honorowane jego zaświadczenie o zwolnieniu ze szczepień. Na początku zakwestionowano jego wizę, teraz odblokowano wizę, ale sprawa jeszcze się toczy. Wychodzą coraz to nowe fakty. Fakty o tym, że no, to zaświadczenie lekarskie, powiedzmy szczerze, jest lipne, no bo nie jest to osoba schorowana, która nie może przyjąć szczepionki. Teraz się jeszcze okazuje, że gdzieś tam po drodze miał dodatni test, czyli prawdopodobnie był zakażony COVID-em. Wychodzą następne fakty, że wtedy, kiedy był zakażony COVID-em, brał udział w zawodach. Obściskiwał się z jakimiś dziećmi, które wręczały mu puchar, czyli pewnie zakaził następne osoby. No i przyjechał do Australii i ma duże pretensje, że Australia nie chce go dopuścić do międzynarodowego turnieju. Jak oceniasz to ty, jako profesjonalny młody sportowiec, jak byś chciał skomentować tę sytuację? No, wydaje mi się, że szczepienie w tak młodym wieku jest bardzo ważną rzeczą. Między innymi dlatego, żeby nie narażać bliskich, dziadków, babci, bo są bardziej, gorzej przechodzą tą chorobę. Dodatkowo no, w życiu sportowca jest to ułatwienie nierobienia testów, że się nie szczepisz i tak dalej. Zarówno pierwszą i drugą dawkę, jak przyjmowałem, nie było żadnych problemów, był tylko ból ramienia, myślę, że maksymalnie do 12 godzin po dwóch dawkach, ale tak nie było to za bardzo, że miałem jakąś gorączkę, czy tak jakbym normalnie przechodził. No ostatnio na przykład, bo mój tata w Wigilię się zaraził, miał dwie szczepionki, nie przechodził tego bardzo źle, przechodził w dwa dni podwyższona temperatura, od razu my skierowani na kwarantannę, ale od razu na kolejny dzień udało tacie się załatwić, żebyśmy zrobili sobie testy, żebyśmy nie mieli chociaż tej kwarantanny, bo tak jak aktualnie panu pisałem, tutaj ludzie nie wiedzą, jestem na kadrze aktualnie narodowej w judo i nie mógłbym jak na nią pojechać. No i sprawdziłem, wyszedł na szczęście test, że negatywny, że mogę pojechać i na szczęście się udało. No dają jednak coś te szczepionki, no bo skoro mieliśmy kontakt z tatą cały czas w domu, a nie zaraziliśmy się, nikt nie miał żadnych objawów ani nic, no to myślę, że pomogło to szczepienie.
Dziękuję Ci za tą opinię. To przy okazji nam powiedziałeś, gdzie jesteś, bo już tu kilka osób mówiło, że coś w tle słychać. Nie masz idealnych warunków, bo jesteś na zgrupowaniu kadry. Tak, w Szczyrku, w centralnym Ośrodku. No właśnie, no to tym bardziej Ci dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas, ale ja wrócę do mojego pytania. Chciałem Cię jednak sprowokować do komentarza na temat tego, jak się zachowuje Nowak Dżokowicz. Wyobraź sobie, że Ty jesteś najwybitniejszym judokiem na świecie i uparłeś się, że nie będziesz się szczepić i domagasz się występu na olimpiadzie. Czy tak powinien się zachowywać profesjonalny sportowiec? Wydaje mi się, że nie. Jest to bardzo nieprofesjonalne podejście do tematu, bo ten COVID jest i nie ma co tam mówić, że go nie ma, bo dużo ludzi bardzo umiera na tego COVID-a i myślę, że no nie jest to profesjonalne zachowanie. No ale nie przekona. No. Nie wiem, co trzeba by było. No a takie zachowanie, o którym teraz, jak mówiłem, wiemy, że był zakażony, był na zawodach w czasie, kiedy był zakażony, prawdopodobnie zakażał innych, łącznie z dziećmi. Jak to ocenisz? Czy to jest etyczne z punktu widzenia sportu? Nie, nieodpowiedzialne bardzo. Nie, no nie wiem. Nie wiem, co później taki właśnie tenisista musi mieć w głowie, nie? Że zarażał tych ludzi, że może ktoś poumierał właśnie, co na to najgorszych rzeczy można by zaliczyć. No nie wiem, ja bym tak nie mógł na przykład. No dzięki za Twoją opinię. Myślę, że wszyscy mamy podobne zdanie i będziemy obserwować, jak się ta odyseja, bo to już cały czas trwa, następne postępowania sądowe raz tą wizę unieważniają, jeszcze czeka na ostateczną decyzję. Ja uważam, że nie powinno go się dopuszczać do udziału w turnieju. Turniej się zaczyna w poniedziałek, także zobaczymy, jak to się ostatecznie skończy, ale myślę, że to dla sportu jest bardzo ciekawa rzecz. Powiedz nam, Oliwierze, na pewno masz kontakt także, rozumiem, że jak teraz jesteś na zgrupowaniu kadry, to jest to kadra także starszych sportowców, nie tylko takich jak ty, juniorów, tak? Ja jestem aktualnie juniorem teraz od tego roku. Wcześniej byłem juniorem młodszym, także są tutaj juniorzy młodsi, juniorzy, juniorki, seniorzy, seniorki, młodzieżowcy. Czyli tak naprawdę pełen przekrój łącznie z sportowcami już starszymi po 18 roku życia, także tymi, którzy nas pewnie reprezentowali, czy będą reprezentować na olimpiadzie, tak? Tak, jak najbardziej. Powiedz mi, bo pewnie też o tym gdzieś tam dyskutujecie, o COVID-zie, o szczepieniach. Ja przyznam, że takie rozmowy tutaj mieliśmy z wybitnym polskim olimpijczykiem. Pozdrawiamy Pawła, czyli Pawła Korzeniewskiego. Rozmawialiśmy też z triatlonistami. Pozdrawiamy triatlonistów. Jesteś trzecim jak gdyby sportowcem, który do tego mojego kanału zawitał tutaj. I oni opowiadali różne takie historie ze swoich dyscyplin, o osobach, które uprawiały ich dyscypliny sportowe, dostały COVID-a, zachorowały na COVID i miały bardzo duże problemy z powrotem do sportu, z wydolnością. Nagle się okazywało, że osoby w znakomitym stanie zdrowia, wydolne, wyćwiczone, no każdy sportowiec, pewnie ty też, pojemność płuc masz kilkakrotnie większą niż ktoś w twoim wieku, masz pewnie znakomite osiągi fizyczne, i nagle się okazuje, że taka osoba po przebyciu COVID-19 no, ma problemy z treningami, z wydolnością fizyczną. Czy słyszałeś też takie opowieści w swoim sporcie? Nie, niestety nie, ale moja kuzynka, która przechorowała, akurat mówiła, że normalnie umiała jeździć na rowerze i tak dalej, pompki robiła, ćwiczyła sobie w domu na swoją rękę, to było bardzo ciężko jej z powrotem. Także jest w tym prawda, że pogarsza tą wydolność. To jeszcze nam odkryj także tajemnicę kadry i tego swojego zgrupowania. Czy także przestrzegacie wszystkich elementów jakichś covidowych, czy też macie dezynfekcję, maseczki? Jak to wygląda? Tak, trzeba na przyjazd. Ci, którzy, tak jak nie wiem, czy wspominałem, nie są zaszczepieni, muszą zrobić test. Test jeszcze był kiedyś refundowany z Polski Związek Judo refundował. Niestety aktualnie odwrócili się od tego. Po prostu ci, którzy nie są zaszczepieni, płacą na własną rękę sobie testy. Maseczki trzeba nosić wszędzie, tak co zażyczył, że wszędzie muszą być maseczki na stołówce, można, no jak się je, to można zdjąć. Jak się idzie na salę treningową, dopiero można tam zdjąć. Trener, mamy tutaj takiego COVID-menadżera i sprawdza nam temperaturę, czy jak ktoś jest zakażony, od razu idzie do izolatki, żeby nie zarażał innych. Jak ktoś się źle czuje, też zgłaszam właśnie temu COVID-menadżerowi.
Czyli macie specjalnego menadżera od COVID, tak? Tak? Kogoś, kto. Tak. To jest aktualnie jeszcze fizjoterapeuta, także jest i fizjoterapeutą, i też się zajmuje tymi covidowymi sprawami. Rozumiem. To bardzo rozsądne, czyli jest taka osoba, która nad tym jak gdyby bierze pieczę i tak. To. Jak takie zgrupowanie długo trwa? Ile tam ćwiczysz? Jak wygląda twój dzień na zgrupowaniu? Te aktualnie trwa od 6 do 16 stycznia i są tutaj po japońsku randori, walki. Trenujemy jak w największej grupie, żeby mógł walczyć na przykład junior młodszy z seniorem, sprawdzić swoje możliwości i jest też czas na odnowę. Są sauny, są takie wanny specjalne masujące. No jest bardzo dużo rzeczy. Ta odnowa jest tutaj najważniejsza, ponieważ treningi są mega mocne, a właśnie ta odnowa nam pomaga, żebyśmy jakoś przeżyli jeszcze to 16. Powiedz nam, Oliwierze, że jesteś cały czas uczniem szkoły średniej. Jak łączysz codzienną naukę z treningami, z częstymi wyjazdami, z zawodami? W pierwszej i w drugiej klasie udało mi się zdobyć świadectwo z paskiem, także myślę, że jest to dobry ten. W tym roku było bardzo dużo wyjazdów, bardzo dużo na przykład do Abu Dhabi, tak jak pan wspomniał. No jest ciężko, ale mam wychowawcę, który naprawdę nad tym sprawuje, tam ogarnia, że gada z nauczycielami, czy może to napisać na przykład jak przyjedzie, czy może to napisać wcześniej, żeby nie miał żadnych zaległości. Także jakoś dzielę. Teraz akurat jestem w klasie maturalnej, także trzeba jeszcze do tej nauki bardziej podejść, żeby tą maturę zdać, żeby mieć coś więcej z tej szkoły. To trzymamy kciuki za twoją maturę, a powiedz nam, o czym myślisz po maturze. Jak dalsze losy? Czy Akademia Wychowania Fizycznego, czy... Myślałem nad studiami, nad kryminologią lub no na razie jak skończę szkołę, to nie będę miał jeszcze 18 lat, także dopiero jak będę miał 18 lat, to może do Wojsk Obrony Terytorialnej, tak żeby służyć, żeby być cały czas w gotowości, żeby jak coś, to można pomagać. Teraz akurat nieciekawa sytuacja na granicy, także może zawsze tam można jakoś wspomóc. Ale myślisz o studiach, tak? Właśnie myślę. A nie myślałeś o Akademii Wychowania Fizycznego z takimi osiągnięciami sportowymi? Też na początku myślałem o fizjoterapii, ale nie idzie mi biologia jako przedmiot, a tam jest bardzo to uznawane. Także nie wiem, może zobaczymy, może jeszcze mi się coś odmieni przez ten czas i może się wybiorę tam na AWF. No dobrze. Ja zapowiadając się, wymieniłem twoje największe sukcesy. Jeszcze raz powtórzmy, Mistrzostwo Polski w judo, brązowy medal Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu Fighting, wicemistrzostwo świata, 6 medali Mistrzostw Polski Jiu-Jitsu i powołanie do kadry narodowej judo. Który jest najważniejszy, z którego jesteś najbardziej dumny? Myślę, że każdemu by się wydawało, że Mistrzostwo Świata, wicemistrzostwo świata, ale jednak w judo jest ważniejszy ten medal, bo przebić się w Polsce, a jeszcze co dopiero w Europie, na świecie, jest bardzo ciężko. I więc się bardzo cieszyłem z tego medalu Mistrzostw Polski, bo był to krok, żeby można było pojechać na Mistrzostwa Europy, na Puchary Europy. Więc myślę, że w judo, chociaż wicemistrzostwo świata też jest bardzo ważnym dla mnie medalem. Jakie plany najbliższe, jeżeli chodzi o twoją karierę judo, sambo i jiu-jitsu? Myślę, że jak wszystko dojdzie do skutku, to znowu ponowić, nawet polepszyć wynik na Mistrzostwach Świata z judo, żeby się, bo teraz jestem w kadrze juniorów, także żeby się przebić jeszcze w juniorach do myślę, że Mistrzostwa Polski, a jeszcze może coś w Pucharach Europy, Mistrzostwach Europy. No dobrze, powiedz mi, Oliwierze, ja często dostaję takie pytania, czy to w tym cyklu rozmów, czy w ogóle na Instagramie. No, jak się COVID zaczynał, to mówiliśmy, że trzeba się szczepić, potem mówiliśmy, że za pół roku druga dawka, teraz znowu mówimy, że trzecia, przypominająca booster, powstają nowe mutanty. No, ta wiedza ciągle się zmienia, bo to jest nowy wirus i też my się wszyscy uczymy jego. Jeżeli ci eksperci powiedzą, że musisz się zaszczepić trzeci raz, czwarty raz, a może się okaże, że trzeba się raz na pół roku szczepić, żeby normalnie żyć, podróżować po świecie, jeździć na zawody. Zaszczepisz się wtedy?
Tak, jak najbardziej. I dla własnego bezpieczeństwa, i dla bezpieczeństwa bliskich. Czyli nie przestrasza cię to, że trzeba będzie się szczepić nie, raz ja na nie pół jestem roku, taką... czy raz na rok? Nie, ja nie jestem taką osobą. No dobrze. Powiedz mi, jak w epoce COVID się podróżuje? No, latasz po świecie. Czy jest to bardzo uciążliwe? Podróże międzykontynentalne, samolotowe, lotniska, maseczka. Jak to odbierasz? Znaczy, tak jak tutaj przywołałem wyjazd do Abu Dhabi właśnie, do Emiratów Arabskich, trzeba było zrobić test na lotnisku, trzeba było już pokazywać wszystkie testy na pokładzie samolotu, również maseczki. Po przyjeździe do Abu Dhabi trzeba mieć aplikację specjalną, że jest się albo zaszczepionym, albo się nie jest, albo trzeba mieć testy. No na sali też ochroniarze przestrzegający dezynfekcji, testów, szczepień. Wszystko było tam podopiane na ostatni guzik, bo no, jak wiemy, są to kraje, w których no, bardzo mocno na to patrzą. Spotykałeś zawodników z całego świata. Znasz pewnie ludzi z całego świata, z różnych krajów, rozmawiasz z nimi. Czy spotkałeś jakieś osoby, które no, bardzo źle znoszą ten czas covidowy, źle mówią o restrykcjach, mówią, że mają dosyć maseczek, że przestaną uprawiać sport, jeżeli tak to będzie wyglądało. Czy spotkałeś się z takimi postawami, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Każdy wie, że to jest dla naszego dobra. Na przykład te restrykcje wprowadzane co do trenowania, no bo każdy może się zarazić od siebie. Więc myślę, że tutaj każdy ma swoją głowę i myśli bardzo dobrze o tym, że jednak jest to wszystko wprowadzane z głową. No dobrze, wróćmy do Polski. Wracasz ze swojego zgrupowania, jak rozumiem, już niedługo do domu, do szkoły, tak? Tak, tak. Drugi semestr teraz letni. Powiedz nam, jak wygląda typowy tydzień takiego młodego mistrza, sportowca w twoim życiu? Ile godzin trenujesz? Jak wygląda taki tydzień normalny, kiedy nie masz zawodów i jesteś w domu? W poniedziałek trening judo na godzinę 19, na 18:30, 2 godziny, na godzinę 20:30. Trening zazwyczaj jest to technika połączona z randori. We wtorek jest trening jiu-jitsu. Po treningu jiu-jitsu od razu jadę na z Knurowa, bo w Knurowie trenuję jiu-jitsu, do Gliwic na trening judo. Tam mamy akurat we wtorek siłownię. W środę albo jedziemy na randori do zaprzyjaźnionych klubów do Katowic, do Bytomia, albo mamy randori u siebie. Jeszcze wytłumacz wszystkim, co to jest randori, jakby ktoś nie... Są to formy sparingowe, żeby zobaczyć. Czyli taki sparing taki, tak? No sparing, tak, można powiedzieć, że sparing. W czwartek znowu mam jiu-jitsu i znowu jadę do klubu do Gliwic. Tam również trenuję. I w piątek jest zazwyczaj szybkość, jak są zawody, jak nie, to jest wytrzymałość. Ale weekendy masz przynajmniej wolne w takim... Albo zawody, albo coś na własną rękę, jakieś bieganie luźne, roztrenowanie, jakieś sauny, basen. Okej, okay. Czyli podsumowując, w takim normalnym tygodniu codziennie to ile? 3-4 godziny trenujesz, tak? Oj, w tygodniu to jakby tak policzyć, to jest 2 godziny, 4, 6. Myślę, że tak z 10 godzin albo nawet więcej. No tak, ale licząc te wszystkie dojazdy, o których mówisz i tak dalej, no to dziennie poświęcasz 3-4 godziny pewnie dziennie na to, tak, na tak. sport, tak? Tak, no to tak. Tym bardziej Dobrze, podziwiamy, że masz czas się uczyć jeszcze do tego wszystkiego. Dobrze, że rodzice też mnie w tym wspierają. Mama mnie zawsze wozi na te treningi, brat, tata odbiera. Także jest wszystko poukładane u nas. Czyli rodzeństwo cię też wspiera, starsze, tak? Rozumiem, tak? Tak, brat starszy wyciska akurat sztangę w trójboju siłowym. O, no proszę bardzo, czyli to powiedz nam jeszcze coś, w takim razie rozreklamuj sportowe pasy całej rodziny. No, wiem, że twój tata też jest sportowcem. No tata kiedyś biegał, ale teraz się realizuje przez nasze sporty mojego i brata. Mama, tak jak sobie pójdzie kiedyś z sąsiadką pochodzić po wsi, żeby też nie siedzieć w domu, jakąś siłownię. No a brat akurat, nie pamiętam teraz do końca, ale miał chyba wicemistrzostwo Polski w wyciskaniu. No, czyli wszyscy są zaangażowani sportowo i
Masz kogoś, kto cię wspiera i pewnie to też jest bardzo ważne. A twoi rówieśnicy, koledzy, koleżanki z klasy też cię wspierają? Wspierają. Ostatnio właśnie jak byłem w Abu Dhabi, to przysłali mi bardzo fajny filmik, że mi życzą powodzenia i było to bardzo budujące. No to fajnie. A powiedz nam, bo przeglądałem twój profil, też wszystkich państwa zachęcam do odwiedzenia profilu na Instagramie Oliwiera. No, wśród twoich bardzo fajnych zdjęć z różnych zawodów też przykuło moją uwagę takie zdjęcia z dziewczynami w judo. Jak to jest z udziałem kobiet w takich zawodach i czy kobiety we wszystkich tych dyscyplinach też mają zawodniczki, nawet w tych takich bardzo już kontaktowych i siłowych sportach? Jak to wygląda? Tak, w judo akurat z racji tego, że jest olimpijskie, jest bardzo dużo dziewczyn, więc mają bardzo dużą rywalizację. No nasze z Polski pokazują się na tle Europy, niektóre nawet na świecie, więc no, nie zależy to, czy mężczyzna, czy kobieta trenują tak samo jak my i mają takie same obciążenia treningowe. Ale to mówisz o judo, a w tych innych dyscyplinach też kobiety są, czy? W jiu-jitsu jest mniej, ale też jest z kim powalczyć. Czyli jak jedziesz na takie zawody europejskie, jiu-jitsu tam, to są zawody i dla mężczyzn, i dla kobiet też tam tak, kobiety? Tak. Ale mniej tych kobiet jest, rozumiem, tak? Kobiet jest zawsze statystycznie mniej. Ale te kobiety też w tych wszystkich rodzajach jiu-jitsu, o których mówiłeś, ten fighting, newazagi tak, i tak niektóre, dalej, to... Ale niektóre się zajmują albo tylko newazą, albo niektóre tylko fightingiem. Niektóre nawet obydwie rzeczy łączą tak samo jak ja. Także są też zmobilizowane. Ale ja nie jestem znawcą judo, ty jesteś pewnie znawcą historii też judo w Polsce i polskich osiągnięć, ale to raczej mężczyźni zdobywali olimpijskie laury w Polsce, prawda? Tak. Jedyna to była Aneta Szczepańska, która miała srebro bodajże. Już tam nie pamiętam, bo było też, mamy też na sali właśnie takich wymienionych olimpijczyków i są tam powymieniani wszyscy. Rozumiem. Jakie następne zawody przed tobą są w najbliższym czasie? Mistrzostwa Śląska 20 stycznia i pod koniec stycznia Puchar Polski Seniorów w starszej grupie wiekowej, trzeba się sprawdzić. I będziesz w starszej grupie też, tak? Tak. To znaczy będziesz z kim walczył? Do jakiego wieku tam są zawodnicy? Seniorzy to już open. Ale open to znaczy co, możesz walczyć z 60-latkiem jako 17-latek? Czy... Nie aż tak, ale myślę, że tam no jest tak gdzieś do 25 roku życia. Okej, okay. I z takimi osobami będziesz walczył na tych, tak, na tych tak, zawodach. Tak, to jest akurat kategoria wagowa. Akurat ja walczę w kategorii 60 kg, także jest niby różnica wieku, ale wagi nie może być. Rozumiem. Powiedz nam te zawody polskie, o których wspominasz, które ciebie czekają. Czy one też się odbywają pod takim reżimem covidowym? Też tak to wygląda? Tak, maseczki, tak. Sprawdzanie paszportów. No w Polsce się nie sprawdza paszportów. Czy na takich zawodach się sprawdza, kto znaczy, jest zaszczepiony? Jak to wygląda? Na zawody akurat nie trzeba mieć takich, że szczepionka albo test pokazywać. Trzeba wypełnić po prostu kwestionariusz covidowy, który zbierają organizatorzy. No maseczki, dezynfekcja, to wszystko tak samo. Okej. Okay. No to jeszcze muszę cię zapytać. Ja wiem, że chodzisz do no, nietypowej szkoły, bo chodzisz do szkoły zawodowej o profilu mundurowym, czyli to pewnie jest trochę inna młodzież. Mam nadzieję, że młodzież, która się szczepi, że nie ma tam pewnie antyszczepionkowców takich, jak no niestety może się gdzieś indziej zdarzyć. Jak to wygląda wśród twoich koleżanek i kolegów? W mojej klasie akurat jest, jako nasza klasa, że mamy wychowawcę zmobilizowanego, to są tylko 3 osoby niezaszczepione. Teraz już za niedługo będą 2, a nasza klasa ma 33 osoby, także jest to dobra statystyka na tle naszej szkoły. To rozumiem, że trzeba namówić jeszcze te 2 osoby, żeby się tak. zaszczepiły i to jest ważne i to wtedy będziecie naprawdę taką rekordową klasą, bo różnie to w Polsce niestety wygląda. Ale to tak dobrze wygląda tylko dlatego, że ta twoja klasa jest mundurowa, czy w innych klasach niemundurowych też to tak wygląda dobrze? W innych klasach niemundurowych też jest bardzo dużo osób zaszczepionych. Myślę, że wszyscy
Tam wychowawcy przede wszystkim namawiają do tych szczepień. No to dobrze. No moja na przykład, w mojej czteroosobowej rodzinie były nawet wątpliwości, bo moja sceptycznie nastawiona mama do szczepionek musiała ją namawiać moja kuzynka, która wykłada na Uniwersytecie we Wrocławiu i kończy doktorat właśnie. Ją namówiła. Także też są ludzie, którzy o to dbają. No to bardzo fajnie, to jest też bardzo ważny przekaz i świadectwo i bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że to jest taka konkluzja, którą powinniśmy zakończyć też rozmowę, że wszyscy powinniśmy mieć takie też indywidualne sukcesy w namawianiu innych do szczepień, bo tylko w ten sposób możemy skończyć z tą epidemią i pewnie przywrócić ten świat do normalności. Tak. Oliwierze, jesteś wybitnym sportowcem, życzymy Ci wszystkiego co najlepsze. Będziemy Dziękuję. Cię, mam nadzieję, podziwiać niedługo na relacjach olimpijskich i trzymać za Ciebie kciuki. W związku z tym chciałem Ciebie poprosić, żebyś na koniec zaapelował do swoich kolegów, koleżanek sportowców, do swoich rówieśników o to, żeby się zaszczepili, bo z Twoich ust będzie to brzmiało jeszcze lepiej niż z moich. Tak, myślę, że dodałem nawet post na Facebooku, że się zaszczepiłem. Myślę, że kogoś namówiłem właśnie tym postem, że ktoś zobaczył, że się nie, że na pewno nie jestem nastawiony źle do tych szczepionek, że trzeba dla poczucia bezpieczeństwa. Oliwierze, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Twoich kolegów na zgrupowaniu kadry. Ja również pozdrawiam dziękuję. Twoją rodzinę, wspaniałą rodzinę Ciebie wspierającą. Będziemy w kontakcie i chciałem na Tobie jeszcze wymóc na sam koniec obietnicę następnego wywiadu, już jak dostaniesz ten olimpijski medal, będzie trudno się do Ciebie dostać na wywiad, to wtedy udzielisz tam jeszcze raz. Dobrze? Będę o Panu pamiętał, tak, jak najbardziej. Dobrze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Dziękujemy Państwu za obecność. Na razie, dziękuję, cześć. Dziękuję bardzo, do widzenia.